Na start chciałabym wrzucić: nic nie istnieje bardziej niż kamień. I czy wasz wybór materii kamienia jako wiodącej materii, w której pracujecie, potwierdza to, że nic nie istnieje bardziej niż kamień? Jak to czujecie, Barbara? To dla mnie dosyć dziwne. Nic nie istnieje tak jak kamień. Oczywiście, że istnieje, ale istnieją jeszcze inne ważne doznania w życiu, które są równie trwałe jak ten kamień. Kamień jest tylko jakby czymś, co kształtu nie ma, dopiero trzeba mu je nadać. Natomiast życie nas tworzy jakby od środka i ten kształt tego, co przeżywamy, mamy w sobie. Można to wyrazić w tym kamieniu oczywiście, ale tak naprawdę nie wiem, czy coś jest bardziej trwałego od nas samych, dla nas samych. No ja też uważam, że dużo, dużo jest różnych rzeczy, które istnieją równie bardzo jak kamień, ale to, co mogę powiedzieć, że to kamień to jest jedna z materii rzeźbiarskich. Tych materii jest dużo i kamień jest jedną z nich i moje doświadczenie jest takie, że kamień jest wciągający jako materia rzeźbiarska. To znaczy, jak się zacznie w nim pracować, to on rzeczywiście wciąga. Bywa tak, że wiele materii rzeźbiarskich po pewnym czasie po prostu się nudzą. Ja mam też takie doświadczenie. Glina, klepanie gliny, czy ceramika, czy drewno. To były rzeczy, które były u mnie epizodyczne i one się kończyły. A kamień ma w sobie coś takiego, że wciąga jako materia do pracy. Dużo bardziej niż inne materiały, które znam. Właśnie podczas materiału wideo, które kręciliśmy w pracowni Barbary, powiedziałeś, że materia kamienia jest żywa. I ja chciałam was zapytać, czy ten duch materii w kontekście tej właściwości materii kamienia dźwięku do was przemawia, a jeśli do was mówi, to w jaki sposób? Dla mnie to są takie wszystko piękne opowieści. Duch, dźwięk. Co innego, jak kujesz ten kamień dłutem i młotkiem, wtedy rzeczywiście jest dźwięk. Ale zupełnie co innego, kiedy bierzesz do ręki młotek pneumatyczny i absolutnie nie ma żadnego dźwięku, wielkiego hałasu. To są takie jakby metafory poetyckie, ale tak naprawdę to co jest istotą pracy w kamieniu, to podszyć do tego, co chcesz w nim zostawić. Czyli ta droga do niego, do środka, do tego czegoś, co jest takie powodem w ogóle tej pracy, jest właściwie dosyć obojętna, jak to się będzie robiło, czy to się będzie cięło piłą diamentową, też bardzo trudne narzędzie, czy młotkiem, czy cudownie sobie stukać młotkiem i słyszeć ptaki jednocześnie i ciszę dookoła. To są bardzo różne przeżycia. Wszystkie są miłe, dlatego że pozwalają ci stać przy tym kamieniu i tworzyć, wydobywając z niego to coś, co ma być tym czymś, co chcesz powiedzieć. I po to ty robisz. To mi się wydaje. No jak się szuka kamienia na rzeźbę i szuka się dobrego kamienia, to często się sprawdza, jaki wydaje dźwięk. To jest bardzo istotne. Jak się kamieniarze czy rzeźbiarze, którzy bardzo dużo rzeczywiście pracują w kamieniu, czy rzemieślnicy, oni świetnie wiedzą, że wystarczy, żeby uderzyli młotkiem w kamień, oni już wiedzą, czy to jest kamień twardy, czy to jest kamień miękki, jak on ma strukturę, czy jest szklisty, czy nie jest szklisty. Oni to wszystko wiedzą. I ja w trakcie szukania kamieni do rzeźbienia bardzo często się to robi. Się podchodzi do kamienia i się po prostu go ostukuje i się słucha, co on ma w środku, więc w tym sensie mówi. Ale jest powód. U nas są kamienie, które są wydobywane przez to, że się strzela je w kamieniołomie. W takiej karwarze tego się nie robi. Tam się kamień wycina. W związku z tym nasze kamienie są wewnętrznie spękane. I ten dźwięk właśnie, który wydobywa się z kamienia, jeśli on jest dźwięczny, to znaczy, że kamień jest nie pęknięty w środku. Natomiast jeśli jest głuchy, to z całą pewnością jest. Wtedy trzeba to głuche od
odrzucić, bo to i tak odpadnie. W jakimś momencie, kiedy się do tego zbliżymy. Bo jest wewnętrznie spękane, ale w karalińskich marmurach nie ma takiej potrzeby nawet. No, one też bywają naturalnie popękane. Są też tychy i wtedy to jest dosyć kłopotliwe. I to też jest cała... Charakterystyczne są też tychy, a dla nich odwrotnie. Także mnie też zaczynano wskazywać dobry i zły kamień, właśnie obstukując go młotkiem. I on dźwięczy. Czyli ma jakąś swoją zdrową materię, która tak się odpowiada. A muchy to znaczy, że tutaj jest tych i że trzeba to odrzucić. A to znaczy, że zmysłem dźwięku kamień może poznać tylko artysta, a nie widz. No artysta albo kamieniarz, ktoś, kto z tym kamieniem pracuje. To jest istotne. Ja z twoich wcześniejszych wypowiedzi, wywiadów wyłapałam takie zdanie, kiedy mówisz: cała jestem skonstruowana z myślenia o przeszłości. I chciałabym, żebyś powiedziała właściwie, kogo spadkobierczynią, jakiego dziedzictwa jesteś, jakie matryce postaw są ci bliskie i z kim z przeszłości, teraźniejszości współdzielisz wartości i motywacje twórcze. Bardzo trudno na to odpowiedzieć, ale w tym momencie przyszło mi na myśl, że tak w zasadzie ja rozmawiam ze swoimi mistrzami. Pewnymi artystami, których sobie jakby przysposobiłam do swojej rzeczywistości. I w zasadzie jakby do nich się odnoszę emocjonalnie, intelektualnie, albo ze zwyczajnym jakimś takim respektem, bo tak w zasadzie myślę, że przez nich stałam się artystką. Nie wspominam tutaj o rodzinie, o pochodzeniu, o tym, jak się stało, że w ogóle stałam się artystką, tylko odnoszę się do pewnych wielkości. Mam takich paru artystów właściwie, w których się oglądam, jakbym patrzyła w lustro. Powiesz nam? Jeden to jest Isamu Noguchi. Artysta bardzo dramatyczny, powiedziałabym. Z jednej strony Japończyk, z drugiej Amerykanin, niepotrzebny w Japonii, bo jest Amerykaninem, niepotrzebny w Ameryce, bo jest Japończykiem, ma niebieskie oczy, jest podobny do Japończyka, jest piękny i robi coś, co, żeby do końca go poznać, musiałam pojechać aż do Japonii, na wyspę Takamatsu, żeby znaleźć się w jego pracowni i pojąć jego mądrość, i pojąć jego trwałość, i pojąć jego inteligencję, gdzie to wszystko, co miał zrealizować, robił tam. Miał zresztą do tego wielu ludzi, którym mógł zapłacić, bo miał amerykańskie pieniądze. A w Ameryce długo nie był uznawanym artystą, no bo nie do końca był Amerykaninem oczywiście i kiedyś bardzo się zdziwił, kiedy przyszli do niego i powiedzieli: weźmiesz udział w wystawie w Wenecji, na Biennale. Ja? Przecież wy macie amerykańskich artystów. I tu wymienił Caldera. Czyli on nigdy się tam nie czuł dobrze i w Japonii również się nie czuł dobrze, ale ostatecznie właśnie to była wielkość, jego wielkość, że potrafił zadziałać w dwóch zupełnie odmiennych sytuacjach i wszędzie był sobą. A dźwigał ze sobą ten ciężar bycia Amerykaninem i ciężar bycia Japończykiem. Nie było to wygodne na pewno. Czy to twoje spotkanie z mistrzem wzmocniło drogę do twojego mistrzostwa? No, byłam po prostu oczarowana jego stworzeniem miejsca, w którym mógł pracować i pozostawieniem po sobie nieprawdopodobnej ilości niezaczętych kamieni, które z jakiegoś powodu musiał mieć, ale wszystkie już były rzeźbami, chociaż nie były przez niego dotknięte jego ręką. Oprócz tego były rzeźby, których nigdy nie wywiózł do Ameryki, które nigdzie w Japonii nie stanęły, ale tam zostały. I no, w tym sensie został na wieki w tym miejscu, które stworzył sam.
jakimś sensie odwołałaś się do Orientu teraz, a Wojtek, ty w jaką stronę jesteś zorientowany? Jakie wartości spajają cię teraz ze światem? No jak się nad tym zacząłem zastanawiać po tym, jak zadałaś to pytanie, to właściwie pomyślałem sobie, że te moje fascynacje zawsze były dwoiste, w sensie były sprzeczne. To znaczy z jednej strony bardzo jest mi bliska tradycja konceptualna, czyli taka, która jest pozbawiona materii, a z drugiej strony niezwykle też zawsze bliska i ważna była dla mnie taka rzemieślnicza umiejętność obróbki materii. No i wydawało mi się, że to są dwie sprzeczne jakby ścieżki, ale gdzieś tam zawsze one się o mnie spotykają. I tak ostatnio mignęło mi gdzieś na fejsie zdjęcie rzeźby mojego profesora z Akademii, Jana Kucza, o którym z dawna już nie myślałem. Miałem z nim dosyć specyficzną relację, niezbyt bliską osobiście, ale w zasadzie wybrałem tę pracownię głównie dlatego, że wiedziałem, że ten człowiek jest absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o obróbkę materii. Jest to człowiek niebywale zdolny i w rękach miał coś, co właśnie zdarza się niewielu. Taką umiejętność przetwarzania materii, obróbki, właśnie rzemieślnicze, takie umiejętności, które były topowe, naprawdę wysokie. No i ostatnio właśnie spojrzałem na taką rzeźbę, którą on zrobił, która jest pomnikiem. Sam temat nie jest mi bliski, to jest pomnik papieża, ale spojrzałem, jak to jest zrobione. I mnie po prostu szczęka opadła po raz któryś z rzędu. Już dawno jakby nie przyglądałem się temu, ale nie mogłem po prostu się nadziwić, jak wspaniale on to wymodelował, bo leży to w linii. No i te dwie tradycje zawsze gdzieś tam były we mnie, czyli konceptualna, ideowa jakaś działanie właśnie takie konceptualne, ale z drugiej strony bardzo też ceniłem i cenię. Też sam lubię tak myśleć jakby z rąk, z dłoni. Mnie bardzo to wzrusza, że mówisz o Kuczu, bo to też był mój profesor, prawie tylko na rysunku, ale odnoszę się też do tej rzeźby papieża, która tutaj w Kaliszu z małą dziewczynką z Wyspiańskiego. Też pełna jestem zachwytu, jak potrafił to zrobić. I ją miałam, że tak powiem, od początku moich studiów, aż prawie do momentu, kiedy spotkaliśmy się jako artyści, on Woroński i ja Woroński. Ja z wielkim podziwem patrzyłam, jak on rzeźbił rączkę w marmurze. A potem on powiedział tak, jak ta Falender to robi? Przyjeżdża z dzieckiem i z pieluszkami, a wyjeżdża z rzeźbą. No myślę, że dzięki niemu. Z dzieckiem, ale zrobiła to i tamto. No bo Jaśka oczywiście długo siedział i popijał, a zabierał się do roboty. I on zrobił taką bardzo nowoczesną jakby rzeźbę, zupełnie niepodobną do jego papieża, ani do żadnej innej. Otóż zrobił wielki stół z nożyczkami. To był stół jego ojca krawca. Czyli on od dziecka, zresztą tak samo jak ja, przyglądał się, jak matka nożyczkami kroiła materiał, jak robiła te szablony, które musiała znać tak dobrze, jak przyszłą matematykę każdy z nas, bo nie można było się pomylić. I z tej pracy właśnie u podstaw pewnie i on i ja czerpał ten szacunek do tej pracy manualnej, do tego dotykania materii, która po prostu musiała zostać zużyta w sposób właściwy i nie zmarnować tego. Mi się to kojarzy. Kończąc z klamę tego, to było tak, że ja byłem na studiach w Warszawie, gdzie właśnie jestem tam Kucza i tam nauczyłem się rzeźbić. Ale czegoś brakowało mi właśnie tej
bardziej konceptualnej może części. I w pewnym momencie zdecydowałem się na takie dodatkowe studia, gdzie powiązałem się z Mirosławem Bałką, który był tam. Też jego student. I właśnie. To był jego student. W sensie Jana Kucza. Ale podejście Bałki no, jest zdecydowanie bardziej konceptualne do sztuki. Ale na dyplom Bałka zrobił. Tak, ale to jest też człowiek, który absolutnie wie, jak się robi rzeźby rękami. Jak działa ten sposób właśnie myślenia za pomocą dłoni. Co jest już bardzo rzadkie po prostu. Teraz ludzie wychodzą z akademii i nie mają pojęcia zazwyczaj, co to znaczy. Dlatego teraz rozumiecie, dlaczego nasze dłonie skierowały się do was po te opowieści o istocie materii kamienia. Uprawianie sztuki to jest jakby ciągłe praktykowanie refleksyjnej postawy życia. I jakie wnioski już po waszej, będąc w trakcie wieloletniej praktyki artystycznej, udało wam się wysnuć o świecie, a jakie pytania pozostają cały czas bez odpowiedzi? Nic mi się nie udało wysnuć. Naprawdę. Ja chyba się nad tym w ogóle nie zastanawiam. Po prostu kierują nam zupełnie inne energie. Nie czynię sobie takich refleksji, nie roznoszę tego jakby na wielkie terytoria intelektualne i filozoficzne. Ja po prostu jestem zbyt zmysłowa, żeby się zastanawiać nad tymi sprawami. Po prostu mam pragnienie i jakimś cudem nadzwyczajnym udaje mi się je zrealizować. Może ty masz inne refleksje. Ja jestem pokolenie niżej, ale też powoli. Szczerze mówiąc, im dłużej to trwa, tym mniej konkretnie mogę mówić o tym, co ma sens, a co nie ma sensu, ale jedyna rzecz, która wydaje mi się, którą mogę powiedzieć, to że trzeba robić to, co sprawia radość. Ale które z takich waszych dociekań wewnętrznych, intelektualnych, emocjonalnych najmocniej odcisnęły się w kamień? No, nie odcisnęło się tylko moje własne życie. Ja właściwie nie mam innych czujników, które by reflektowały nad czymś innym niż moje własne doznania. Także nawet jeśli sięgam gdzieś głęboko w przeszłość, to i tak przepuszczam to tylko przez swoją jakby wewnętrzną konieczność wypowiedzenia się na ten temat. Czasem mnie spotyka coś, co dotyczy historii. Wtedy sięgam po to, czego właściwie nie powinnam w ogóle dotknąć. Kiedyś zrobiłam takiego mojego syna, 19-letniego, który pojechał do Ameryki, do Nowego Jorku właśnie wtedy, kiedy padły wieże World Trade Center. I moje przerażenie, że on też tam zginął, bo na pewno tam poszedł właśnie tego dnia, bo za chwilę miał wieżę, więc musiałby to zobaczyć. Utrwaliłam w czymś, co było zupełnie przeciwnym, a jednocześnie tym samym. Otóż na cmentarzu powązkowskim stały dwie kolumny oparte o ścianę, granitowe. 10 lat patrzyłam na te kolumny, widząc, że one są po prostu zabrane z jakiegoś cmentarza. I ostatecznie to te kolumny stanęły obok nagiego chłopca, który właśnie być może, gdyby tam był, musiałby to podjąć decyzję, jak wszyscy inni, wyskoczyć z tego budynku. I nazwałam tę rzeźbę rok 2001, tak jak się wtedy to zdarzyło. Po prostu to był koniec naszej cywilizacji. Czasu spokoju. Bo potem zaczął się czas terroru i on trwa do dzisiaj. Także ten nagi chłopiec właściwie stanął między tymi dwiema wieżami. Bardzo symbolicznie dla mnie decyzja.
To takie mam opowieści, skąd biorę takie moje doświadczenia. No, rzeczy, które ja robię w kamieniu, one chyba wypływają z mojej takiej relacji z naturą. Ja bardzo cenię sobie naturę. Uważam, że jest świetna. I ja, jak zacząłem rzeźbić we Włoszech, w Carrarze, tam gdzie ten kamień jest i tam gdzie pracuję, to tam ma to takie wszechładność natury i jej takie dzikie piękno, które tam jest, jest takie, ma w sobie coś, co obezwładnia, co jest dominujące. Więc niespecjalnie się oglądałem na tradycję, nie, już byłem dawno po... Nie chciałem rzeźbić figuralnie, szczególnie, że wszyscy tam rzeźbią figuralnie. I zacząłem robić rzeczy, które po prostu wyniknęły z intuicji. W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Stworzyłem formę, która była formą organiczną i później wszedłem w ten świat, który przyszedł do mnie właśnie intuicyjnie i naturalnie. I on jest powiązany właśnie z naturą, z tym, żeby wpisać się w coś, co już tam jest i z czego ten kamień jest, a nie tworzyć czegoś zupełnie odrębnego. I zawsze, pamiętam, walczyłem o to, żeby ustawić się w takim miejscu w pracowni, który był nad potokiem i był w takiej sytuacji takiego baldachimu z zieleni i właśnie tam mi się najlepiej rzeźbiło. I rzeźbiłem właściwie to, co miałem wokół siebie i no i starałem się nie narzucać tym formom czegoś, czegoś, co było moje, tylko że starałem się wejść w tą naturę z tymi moimi rzeźbami i to chyba głównie z tego wynikało. No jest też drugi tor tego, co ja robię, no i on jest bardziej właśnie powiązany z konceptem, z ideą. I to są te wszystkie rzeźby wykonane za pomocą robota, ale wszystko to, co ja robię ręcznie i ja to, z czym się zmagam sam fizycznie, to są rzeźby, które wypływają z natury po prostu. Ja muszę powiedzieć coś, że właśnie zafascynowały mnie twoje takie bardzo ulotne rzeźby w marmurze, które po prostu nie miały w ogóle środka ciężkości i w ogóle ulatywały jakby rzeczywiście w naturę, taką nieokiełznaną, żywą naturę. No oczywiście to jest ogromne przeciwieństwo tego, co wykonuje za ciebie robot, czym też jestem zafascynowana, bo ja akurat przeszłam przez tą fascynację włoską, ale tylko dzięki temu mogłam się zbliżyć do tego kamienia, że kompletnie surowa i zielona zostałam. Chyba tylko dzięki temu, że byłam młoda i taka z tej komuny, prawda, z komunistycznego kraju, że się nade mną zlitowali i włożyli mi do ręki narzędzia, które nie mając wyboru, mogłam tylko się nimi posłużyć. I chyba tam dostałam tą szkołę nadzwyczajną, kamieniarską, będąc od rana do wieczora w tejże pracowni, bo tam też mieszkałam. I chyba dostałam taki szybki pokaz pracy najbardziej tradycyjnej w tym miejscu, czyli nie wiem, czy tobie się ona zdarzyła kiedykolwiek, bo może nie trafiłeś w taki sam moment do tego miejsca. Mówisz o młotku pneumatycznym? I o młotku pneumatycznym, i o punktownicy, i o odtwarzaniu. Ja przeszłam przez wszystkie etapy pod rękoma tych włoskich kamieniarzy, więc ja jestem ich dzieckiem wychowanym tam na miejscu przez 3 miesiące i to wszystko. No moja droga była bardzo przekorna i właściwie... No, domyślam się. Tak sobie myślę, że trochę byłem właśnie jakby rozbestwiony. Przyjechałem sobie z tej Polski na rok i ja zacząłem, początkowo w ogóle obwąchiwałem ten kamień i w ogóle go nie dotykałem przez cały rok. Byłem na stypendium przez rok w Carrarze. O może, ja byłem 3 miesiące. Nie dotknąłem ani razu kamienia. A ja myślę, że ty w ogóle poległeś, bo pokazałeś tego psa. Ja sobie myślę, że ty chciałeś tego psa wyrzeźbić w kamieniu i to nie było możliwe. No po nie, prostu zapewne zawsze nie wiedziałam, byłbym, że nie byłbym on sobie w stanie nie tego poradził, zrobić. Bo to po prostu wymagało takiej wiedzy i takiej umiejętności i takiej cierpliwości. Te 4 nogi w psie to mógł zrobić tylko mistrz.
A ty nie. No tak, no ja byłem nikim, w sensie nigdy go nie dotykałem, więc nie wiedziałem, jak to jest. Nie wiem, czy teraz byłbym w stanie, no może. Ja myślę, że my byliśmy zupełnie na przeciwległych brzegach tej sytuacji. On pierwszy raz w Kararze i ja pierwszy raz w Kararze. Mhm. On nic nie wiedział i ja nic nie wiedziałam, bo ani on, ani ja nie dostaliśmy żadnego wykształcenia kamieniarskiego w szkole pod tytułem Akademia Sztuk Pięknych. Tak was... Zero, zero, to jest wstyd i hańba. Ponieważ... Nie, no są zajęcia z kamienia. Kochany, za pół moich roku. Czasów pół roku to jest do dzisiaj. Piaskowcy. Do dzisiaj naprawdę wiem, że może już wiedzą, co to jest punktownica, no bo musieli przez to przyjść. Ale no tak naprawdę Basiu, to kiedyś nie było możliwe. Basiu, ale to jest tak, że żeby zdobyć tę umiejętność, to jest dekada moim zdaniem. Oczywiście. Więc to jest trochę tak, że można utonąć w nauce pracy w kamieniu. Bo to i często jest tak, że ludzie tam toną rzeczywiście. I dopiero się budzą po 10, czy 12, czy 15 latach rzeczywiście z niesamowitą umiejętnością, ale... rodzą się w takim świecie, rozglądają się i myślą sobie, o rany, no mam tą umiejętność, ale przecież świat już nie jest tym światem, którym to był. Prawda. W sensie, to rzemiosło mam to w rękach, ale tutaj z jednej strony robot, z drugiej strony właściwie Instagram, a ja tutaj, co ja mam teraz zrobić? Mam swoje rzeźby, ale nikt ich nie widział. Nie znam języka, komputer mam sprzed dekady i co teraz, no więc... Ale to jest chyba taka konsekwencja realizowania powołania do mistrzostwa i właśnie nie bez powodu siedzicie tutaj obok siebie, bo rozmawiając z Wojtkiem wcześniej, z tobą później, oboje o sobie wspomnieliście, kiedy ja was wcześniej połączyłam w swojej głowie, a wy nie wiedzieliście o tym moim złączeniu. Mhm. I tak jak... u Wojtka w twojej twórczości i stylu pracy widać właśnie tą rewolucję technologiczną i ten postęp w podejściu do narzędzi obróbki kamienia, tak w twojej twórczości widać rewolucję, ale obyczajową i seksualną, a jednocześnie oboje jesteście w swoich polach bardzo blisko i patrzycie na siebie, moim zdaniem, z podziwem. I właściwie chciałabym wiedzieć więcej właśnie, jak na siebie patrzycie, bo widzę w was coś bardzo bliskiego. No ja to od razu mówię, że Wojtkiem jestem zafascynowana. A to z powodu wystawy, którą zobaczyłam, która mnie absolutnie położyła, ale nie... ja byłam po prostu oczarowana tym pokazaniem bez sensu mojej własnej pracy. A jednocześnie to było bardzo budujące, bo ja zostałam przeniesiona do tej przyszłości, którą on tak genialnie pokazał, tworząc rzeźbę, która nic nie przedstawia innego niż to, czym jest maszyna, która ją wyrzeźbiła. I to dla mnie jest po prostu genialne. Taka kpina, ironia z tego wszystkiego, co już było od Michała Anioła i wcześniej, że to wszystko już dawno przeszło. A on jest gdzieś na przodzie tego myślenia. I oczywiście rozumiem, że wszystko wie o kamieniu, ale zrobił jeszcze takie wielkie salto w stronę czegoś, czego nie zrobił żaden Włoch i żaden Amerykanin prawdopodobnie, z taką konsekwencją, wybierając właściwy temat do tego, co chciał zrobić. I to jest po prostu no, moja fascynacja równa Isamu Noguchi. Mam chociaż nadzieję, że on, ta rekomendacja się przyda. On robił też niesamowite rzeczy, ale do tego miał amerykańskie pieniądze i japońskich kamieniarzy. On tego sam też nie musiał robić. W związku z tym zrobienie kolosalnej rzeźby 10 metrów na 5 metrów jest możliwe, jeśli się ma pieniądze i możliwość zapłacenia tym ludziom, którzy to zrobią. Tak cierpliwie, jak ja robię swoje rzeźby. Po prostu odbierając tym rzeźbom pył. No niekoniecznie tylko ciąć, prawda, bo po prostu to trzeba tak zrobić.
Także on po prostu popchnął tą całą Carrarę do następnego stulecia, moim zdaniem. Może tam ktoś inny to robił, ja nie wiem, ja tam nie byłam w tym czasie, żebym widziała tego typu rzeczy. Oczywiście w Polsce też się to robi, ja też zrobiłam takie parę takich podejść do cięcia maszyną i geometrią i rysunkiem technicznym i to wszystko wyszło. Ale on zrobił coś bardzo przewrotnego. On zrobił ten obiekt, który potrafi zrobić inny obiekt i to mnie zachwyca. Teraz możesz się zrewanżować recenzją mistrzyni. Dziękuję bardzo. No, rzeczywiście spotkaliśmy się na wystawie i od razu zaiskrzyło. No, wydaje mi się, że to jest kwestia jakby takiego głębokiego doświadczenia. I zrozumienia tamtej rzeczywistości, która jest tak głęboko powiązana właśnie z kamieniem. No. Ale wydaje mi się, że to jest w dużym stopniu jakby to doświadczenie tamtego miejsca też, bo faktycznie jest to taki świat, mikrokosmos, który jest wypełniony kamieniem po brzegi, jest zrobiony z kamienia. Wszyscy ci ludzie też wokół tego kamienia, oni tam, mówię o Carrarze, funkcjonują od zawsze i też tacy trochę są. Ta natura jest też powiązana z tym. Wszystko tam jest bardziej bujne, ale ludzie są też bardziej bujni. Ale dlaczego? Bo tam są ci skromni miejscowi ludzie. Skromni to ja nie wiem. Oni są skromni. Oni wiedzą, co to znaczy młotek. Oni są dumni z tego, że są. Tak, oczywiście są dumni. Ale jeszcze oprócz tego tam jest mnóstwo artystów i ta Mekka rzeźbiarzy z całego świata to robi taką aurę niebywałą w tym miejscu, że ten cały zaścianek mówiący dialektem po prostu jest otwarty absolutnie na cały świat, bo tam są Japończycy, Amerykanie, Francuzi, Polacy, wszyscy tam ciągną. No i to właśnie jest jakieś takie epicentrum świata, mimo wszystko, może gdzie indziej też są takie, ale w tej Carrarze... Takich chyba nie ma. Ale takiego miejsca chyba nie ma. Bo to jest też tak, że tam nie tylko się wydobywa ten święty kamień, ten najważniejszy. I chodzi się do kamieniołomów. Tylko, że to jest też miejsce, do którego się kamienie zwozi, więc tam są kamienie z całego świata. Więc jak ktoś, jak jest rzeźbiarz, który faktycznie chce być rzeźbiarzem w kamieniu, to nie ma innego wyjścia, tylko po prostu jedzie tam, bo tam wszystko jest. A kamienie, jak wiadomo, też ma pragmatyczny wymiar, one są po prostu cholernie ciężkie. I zwożenie tego nie wiadomo gdzie, tam gdzie mieszkamy, do Polski czy gdziekolwiek indziej, jest po prostu potwornie kosztowne i trochę bez sensu. Więc jak chce się pracować w kamieniu, to się jedzie tam, gdzie jest ten kamień, a tam są wszystkie kamienie. Oprócz tego jest też święty kamień, więc to jest takie rzeczywiście, jeśli chodzi o kamień, święte miejsce, do którego się zjeżdża jak do Mekki. A ja miałam nadzieję, że mam cały czas nadzieję, że jeszcze jednym powodem jest po prostu to, że całe południe jest wykute w kamieniu i właściwie z tych krajobrazów można wyczytać nasze mity, właśnie jakby odczytać ten początek cywilizacji i zakotwiczyć się mocniej. I cały czas mam takie poczucie, że to przyssanie do tego źródła jest też i tego wynikiem. Nie wiem, czy to w tą stronę. W drugą stronę. Znaczy jest kamień, jak jest kamień, to się pracuje w tym kamieniu. A cywilizacje nie rodzą się dlatego, że jest kamień, tylko z innych względów, a ten kamień jest później używany do tego, żeby tworzyć rzeczywiście znaki tej cywilizacji, a że biały grecki kamień i ten kararyjski włoski kamień jest tak spektakularny i poddaje się tak dobrze obróbce, no to z tamtego czasu te obiekty są najbardziej spektakularne. To chyba tak działa, mam wrażenie. A więc ten ślad cywilizacji po prostu jest przedłużany i kultywowany. A jednocześnie chciałabym jeszcze, żebyś Wojtek powiedział właśnie, jak ty widzisz twórczość Basi i jak ją odbierasz. No ja bardzo dobrze widzę twórczość. Kocham poduszki erotyczne. Tak mogę powiedzieć. No właśnie, te poduszki erotyczne w Carrarze nie powstały. Powstały bardzo wcześniej, ale tylko 3 lata wcześniej. Powstały w tworzywie.
ale jakimś nadzwyczajnym przypadkiem, kiedy ja już dostałam to stypendium do Carrary, te poduszki znajdowały się w Szwecji. Jakiś chłopiec z konserwacji rzeźby, który tam był w Szwecji, mi te poduszki o dziwo przywiózł do Carrary. I ja pełna wstydu i, że tak powiem, zażenowania, musiałam, po prostu go o to poprosiłam, że zobaczyłam, że one powinny być zrobione w tej kararyjskim marmurze. I tak się stało, ale przysięgam wam, że i tam było mi strasznie głupio je pokazać. I ostatecznie zrobiłam je w jakimś malutkim takim miejscu, nie w Carrarze, tylko w Seravezza, gdzie obok stał kamieniarz, który przekuwał taką nogę ptaka, jakby naszego indora czy coś takiego. I musiał te wszystkie paluszki w tym różowej marmurze portugalskim taką sobie nóżkę wykuć dla jakiegoś artysty, bo taki miał pomysł. No i co za szczęście, że ja mogłam koło tego kamieniarza stanąć, bo to był bardzo miły człowiek i on mi w tych poduszkach, że tak powiem, pomógł w tym sensie, że czuwał nade mną, bo ja zawsze miałam takiego anioła, który gdzieś koło mnie stanął. Już nie mówiąc o tym, że sam kamieniarz, właściciel tego miejsca, po prostu dał mi ten kamień w prezencie. I ja mogłam zrobić tych 6 poduszek tam właśnie z całym tym procesem polerowania od A do Z. Na tych poduszkach ostatecznie najwięcej się nauczyłam. Ale też się strasznie ich wstydziłam. No bo to było tak nienaganne w tamtym czasie. To trzeba sobie wyobrazić, że to jest 76 rok w zeszłym stuleciu. I oni byli wszyscy absolutnie wstrząśnięci, że ja coś takiego zrobiłam. Chociaż ja tam tego nie pokazywałam, tylko to się tak rozeszło, że to co coś takiego robię. No. To poduszki są tak stare, że byłeś jeszcze w kołysce. Kocham je. Tak. Kocham poduszki erotyczne. Czyli powstały ze szczodrości. Ze szczodrości, tak, to prawda. Dzisiaj one już miały wiele innych wersji, no bo takie jest życie. No. Są i w brązie, są w porcelanie, są znowu przekute jeszcze raz w kalakacie. W związku z tym po prostu żyją, same się rozmnażają, można powiedzieć. A nasz świat wcale się nie posunął do przodu, ciągle są perwersyjne. Ciągle jest coś nie tak. A właśnie, będąc już od jakiegoś czasu w wyniku spotkań z wami w temacie rzeźby, obejrzałam dokument o Barbarze Hepworth, o której mi wspominałaś, i ona w swoich refleksjach na temat twórczości rzuciła takie zdanie, że chciała pozbawić rzeźbę tematu, żeby nadać jej treść. I zastanawiam się, czy w waszej twórczości też kryją się takie postulaty. No to takie jest okrągłe zdanie. Ja nie do końca rozumiem, co ono oznacza. Bo może znaczyć wiele rzeczy. Ty pewnie wiedziałbym lepiej, znając lepiej twórczość. Nie wiem, co powiedzieć. Ale gdybyś właśnie... Uchylam się od odpowiedzi. Ale gdybyś, jakby abstrahując od jej twórczości, ale właśnie bazując na tym zdaniu, miał przypisać postulat, jaki stoi za twoją twórczością, to czy przypisałbyś taki postulat? Nie, bo to są takie rzeczy, które niech robią inni, w sensie ja nie... Rzeczy, które ja robię w dużym stopniu są intuicyjne i właśnie takie bezmyślne, więc to jest to trochę takie, to jest zadanie dla kogoś, kto będzie się być może tym kiedyś zajmował, żeby z tego wyciągnąć coś, ale mnie to nie do końca interesuje, bo to takie klepnięcie, o co chodzi, dlaczego i po co, jest po prostu zabija też taką coś takiego, co jest jakąś przygodą zawsze. A jak się tak klepnie, to tak jest. To już nie jest przygoda. Ale to wracamy do naszego pierwszego pytania, które padło podczas naszego pierwszego spotkania, to znaczy
ta forma rodzi się z myśli czy z gestu? No, wydaje mi się, że ten podział już on w ogóle nie istnieje od dawna. To znaczy ta kwestia została troszkę jakby w momencie, kiedy pojawił się Marcel Duchamp ze swoim właśnie gestem performatywnym, no to troszkę jakby jego wielkość polega na tym, że właśnie powiedział, że nie, no, że znaczy, że ten rozdział jest, ale że już nie żyjemy, znaczy świat sztuki już nie jest światem, w którym gest jest decydującym elementem o tym, czym jest dzieło sztuki. Tak? To może na wykończenie i zakończenie i rodzajem podsumowania naszej rozmowy byłoby, nie wiem, próba przewidzenia losów kamienia w sztuce. Co myślicie, czy zmierzch jego bohaterstwa już nadchodzi, czy artyści jeszcze będą po niego sięgać, skoro ty sięgnąłeś już tak daleko, pokazując pył marmurowy? A ja myślę, że on zrobił coś jeszcze nowszego. Mianowicie tutaj bym chciała połączyć dwa światy. Alinę Szapocznikow z jej Rolls-Royce'em i jego ostatnią rzeźbę, która w końcu rzeźbą jest, też zrobiona przez twór, który jest rzeźbiącym tworem mechanicznym, zaprojektowanym, co mi się bardzo podoba, bo tu się zbiegły dwa światy. Ten właśnie taki, w którym czy treść, czy myśl jest ważniejsza, jest zupełnie nieważna, bo Alina Szapocznikow zrobiła malutkiego Rolls-Royce'a. Chciała, żeby był ogromny. Chciała, żeby był prawdziwy, wielkości takiej, jaką zrobił on swoją pracę, czyli wykonał samochód w skali 1:1. 1:2. 1:2. Ale ona może chciała zrobić jeden. No tak, tak. Prawda? Ale te dwa światy właśnie tej abstrakcji i tej bezużyteczności właściwie stworzenia czegoś takiego jak samochód w marmurze. No bo gdzie tu treści, gdzie tu przeżycia, gdzie tu emocje? No po prostu to jest ten właśnie konceptualny twór, już taki jakby absurdalny, tak samo jak jej marzenie, żeby ten samochód był w Nowym Jorku i żeby naprawdę do niego wsiedli ludzie albo zrobić ślizgawkę w kraterze wulkanu. No przecież to wszystko są koncepcje, które właśnie są w nim zawarte. Ja tego absolutnie nie mam takich szalonych pomysłów, bo po prostu pewnie jestem z innej gleby. I to jest taka wieczna jakby zabawa sinusoida, która przychodzi i tutaj ta Barbara Hepworth, która rzeczywiście otworzyła kamień, nie żaden Henry Moore, ani Pewsner, ani Gabo, tylko ona. I kto pierwszy zrobił dziurę w kamieniu? Właśnie Barbara Hepworth, a nie żaden Henry Moore, z którego zrobił się taki sławny, prawda? No tak to jest. Ja wszyscy myślę, coś rzucają i pchają się. To... Ja myślę, że na podsumowanie całości wrzucę taką frazę ex nihilo nihil, czyli z niczego nie powstaje nic, lukrecjańską oczywiście formułę, która myślę, że zakończy, a jednocześnie wprowadzi w dalsze rozważania na temat materii kamienia. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na dalsze spotkanie.